Serdecznie, moi drodzy, dzisiaj bohaterem właśnie jest ta drukarka dzisiejszego filmu. Witam was serdecznie, moi drodzy. Z góry dziękuję za wszystkie subskrypcje i całą interakcję pod filmami. One na pewno pomagają. Jeżeli zniknę, to oczywiście klient przyjdzie tam. Będę musiał się oddalić. Wczoraj nagrywałem film dla was, żeby dzisiaj był wyemitowany, ale niestety w połowie filmu nie tyle, że się coś wyłączyło, ale zabrakło baterii w mikrofonie i sobie gadałem. Na końcu okazało się, że po 6 minucie gadam sam do siebie. Dlatego nieopublikowany był. Dzisiaj mam Samsunga, którego nie miałem jeszcze na serwisie. Jest model, słuchajcie, CLX. Wielka krowa, że tak brzydko to powiem, nazwę. 626, inaczej, 6260 FR. ADF automatyczny, podajnik dokumentów. Skaner. Oczywiście A3. A4. Nie jest to A3. On podobno brudzi i ma jakiś problem z niebieskim. No zobaczmy, co to jest warte. Jak to działa, czy jest tutaj usterka, czy jej nie ma. Zawsze zmieszałem, a teraz muszę was jakoś tutaj zbliżyć. Naklejka to jest powiatowy urząd pracy. Także to nie jest reklama. Instytucja to jest. Słuchajcie, zabiorę papier, uruchomię urządzenie i zobaczymy, jak to owo urządzenie Samsungowe, którego jeszcze nie miałem na serwisie, które wyposażone jest w 4 kasety. I słuchajcie, 4 kasety, tak jak w drukarkach HP. Nie jest to wsuwane, tak jak dotychczas w moich filmach były te płaskie kasetki, moduł obrazowy, bębna w środku, pas transferowy, etc. Tutaj jest inaczej, jak w HP-kach serii PC. No dobra, wiecie o co chodzi, dużo tych HP-ków miałem. 4 osobne kasety, 1, 2, 3, 4 kolory, czyli ona założenia będzie po prostu szybsza. Pojemnika na zużyty toner nie ma, bo każda z kaset wyposażona jest w taki swój zasobnik, czyli to odchodzi, ale jest fuser. I widzę, że niebieski sypie. Jest to zamiennik, tutaj wypalone jest wszystko. Zobaczymy, jak to drukuje. Ja tu uruchomię. Jeżeli chodzi o panel sterowania, zobaczcie, to jest niemalże identyczny jak we wszystkich Samsungach. Tutaj nie ma żadnych cudów. Taki. Tu jest przełącznik z tyłu. Myślałem, że z przodu. Czarno-biały wyświetlacz. Ładnie się inicjalizuje. Pewnie będzie przygotowanie dość długie. Moduł faksu też jest zbudowany. Używają jeszcze firmy, słuchajcie, byście się zdziwili. Bo każdy mówi, że to do lamusa przeszło, a się okazuje, że jedna z wielkich sieci marketowych do producentów warzyw i warzyw naszych tu rodzimych na tym terenie wysyła zamówienie. Only fax. Nie wiem, czy dojedzie, ale gadałem z tym gospodarzem, mówi, że nie wiem, czy ktoś tam po prostu w zarządzie w Niemczech jest starszej daty i używa faksu. Bez sensu, ale widzicie, faks jest nadal w użyciu. Słuchajcie. Kasety z tonerem. Z tego co widzę, to jest toner. Ok, jest wszystko. Menu. Funkcje kopiowania. Ja sobie zrobię coś takiego. Ustawienie systemu. Ja to nie widziałem nigdy tej drukarki. Ale wszystkie Samsungi mają to samo. Widzicie? Raport. Konfiguracja. Raport o materiałach eksploatacyjnych. Drukować? Ja. Jasne, że tak. Powinno się teraz drukować. Drukowanie idzie. Będę was odkładał na chwilę, bo to jest większe urządzenie, więc nie mogę tego aż tak podnieść, żeby wszystko było widać. No i zobaczymy, co jest z tym niebieskim. On podobno jakoś tak dziwnie sypie. Jest szybką drukarką. Zauważcie, zebrała się bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o materiały, mamy wszystkie praktycznie w 60%. Najmniejszy mamy, no kolory mamy po 42%. Transfer Belt Life 96%. Ta drukarka nie jest w ogóle, słuchajcie, moim zdaniem zużyta. Ja jeszcze zrobię coś takiego, słuchajcie, że jak wejdę w raporty, przepraszam, jeszcze raz w system, konfigurację urządzenia, nie, cofnę, back. Raporty, strona testowa, coś takiego. I chyba tutaj będziemy mieli obraz, jaki jest stan materiałów eksploatacyjnych, które ona wydrukuje. I ja w razie czego cyjanowy toner sobie naszykowałem. Cyjanowy, tak, cyjanowy, żeby wydrukować drukowanie. Czy ja dobrze robię? Że taką stronę testową drukuje. Czy ona będzie duża, czy dużo tych kartek będzie? Strona demo powinna się tak nazywać, wtedy by nam to pokazało chyba dużo lepiej. O, zobaczcie. Adekwatnie widać, że ten niebieski gdzieś nam ucieka, nie? I to jest bardzo ciekawe. Ja spróbuję zrobić tak. Zobaczcie, nasypane tutaj jest wszędzie. Cyjanowy. No, sypie wszędzie, także no, nie chciałbym go wam tak przesuwać, bo zasypana ta drukarka jest. Ja wezmę świeżą kasetę z
stonerem. Jeszcze zastanawiam się jedna taki mały psikus, a mianowicie kolor czarny nie jest do końca taki, jak powinien być. Ja to już widzę, wy zapewnie może niekoniecznie. To jest cyjanowy nowy. Wstrząśniemy nim. Zobaczymy. Zrobimy sobie porównanie tego wydruku, jak kamera to wychwyci. Zauważcie, że ten niebieski to jest taka przełamana niebieska barwa. Nie jest ona idealna. Nagrzewa się, ale ciekawe, czy wykryje toner. Czasami wiecie, jak jest, nie? Czy nie? Nagrzewa się, proszę czekać. Toner, żółty toner. Nie co? Jaki żółty? Co ty mi tutaj gadasz o żółtym tonerze, jeżeli ja żółtego nawet nie dotknęłem? Zamknij drzwi. Dobra, w tym momencie powinno pójść. Gdzieś kontakt stracił w momencie, kiedy ja przykładałem kasety. Ale do czego jeszcze zmierzam? Jeżeli widzicie, a prawdopodobnie nie widzicie zbyt dokładnie, że czarny nie jest do końca taki idealny. Jest tonerem takim... jest barwą taką, z jednej strony nasycona jest w porządku, a środek kiepsko daje. I teraz pytanie, czy idzie to tonerem? Wydaje mi się, że tak, natomiast pewności nie mam. Mam gdzieś taką kasetę, to ja sobie to mogę w każdej chwili sprawdzić. One kosztują, te tonery, około 150 zł sztuka. Wydajność tych kaset to jest, powiem wam szczerze, chyba około 6 tysięcy w czarnym, 3,5 tysiąca w kolorze, czyli on jest wydajny, jeżeli chodzi o tą maszynę. Koszty eksploatacji nie są zbyt drogie. Toner OK, menu. Jeszcze raz w konfigurację systemu. Wejdziemy w raporty i strona testowa. I teraz sobie porównamy, jak to będzie wyglądać, bo nawet tutaj, na tym kolorze czarnym, na stronie testowej, jak widzicie, on nie jest czarny. Naprawdę nie jest czarny. Drukować tak? Tak. On jest taki trochę przełamany, powiedziałbym nawet. Dlatego ja się tu zastanawiam, co może być powodem. Drukarka jest mało zużyta, bo słuchajcie, Total Page, która wydrukowała ta maszyna, która naprawdę obciążalność ma bardzo dużą, to jest 2200 stron. Co to jest? Jeżeli Brother potrafi wydrukować 30-40 tysięcy stron, typowo biurkowy, domowy, budżetowy sprzęt, to taki sprzęt, który jest skierowany do firm, powinien śmigać i te 20 tysięcy nie powinny być problemem, a co dopiero 2000. Żaden, moim zdaniem, materiał poza tonerami nie będzie jakiś miał problemów. Niebieski wygląda naprawdę fantastycznie, ale porównajmy sobie. Może nie są to jakieś wielkie różnice. Powiedziałbym, że mało zauważalne różnice, poza tym pewnie, że nie sypie. Zastanawiam się natomiast kolor black. Zobaczcie, ja mam kolor czarny. Mam z nowej dostawy. Nie przynoszę wam pudełka, bo nie chciałbym reklamować żadnej z firm produkującej tonery, poza tymi, które sprowadzamy dla nas. I to jest reklama Print World Sklep. Tam macie materiały eksploatacyjne, słuchajcie. A ten materiał jakiejś marki, którą ściągnąłem kiedyś specjalnie, żeby był w jednym zestawie. Spróbujemy podłożyć i założyć black inny. On nie jest tu zużyty nawet, ten black, ale zobaczmy na inny czarny. Zobaczymy, czy będzie wykryty i porównamy sobie wydruki. Tutaj. Tu akurat powiem wam szczerze, że ja doskonale wiem, co to jest za importer, bo czasami z nim współpracowałem. Nadal status teraz po założeniu świeci się na czerwono, czyli będzie jakiś kłopot, bo już powinien wychwycić tą kasetę, a jak na razie pokazuje status na czerwono i nic się nie dzieje. Niezgodny toner czarny. I zauważcie, że założyłem toner, który jest niezgodny i w tym momencie znikam i za chwilę wracam. Zobaczymy, co się będzie działo. Status skoczył na OK. Za chwilę do was wracam. No moi drodzy, jestem po ponownym uruchomieniu urządzenia i zainicjowaniu jeszcze raz kasety. No wykrył, że nie jest niby w porządku. Nie ma na czerwono statusu. Jest OK, menu. I jeszcze raz zejdziemy do systemu i jeszcze raz wejdziemy do raportów i wydrukujemy sobie najpierw tak. Stan materiałów to jest bardzo ważne. Porównamy sobie czerń, bo ta czerń była naprawdę kiepska. I zaraz się okaże, co z tą czernią jest dobrze, a co będzie niedobrze. Także jedziemy z tematem i ktoś się do mnie dobija, ale jak pracuję, to nie lubię
No i jest, słuchajcie, dobrze. Nie wiem, czy to kamera naprawdę wychwyci, ale zobaczcie. Ja spróbuję wam pokazać tak. I się wyostrzy. Ta tutaj część jest ciemniejsza w porównaniu z częścią centralną. Na nowej kasecie jest to dużo ostrzej. Może ja spróbuję trochę inaczej to pokazać, bo może być kłopot. Ja sobie wkręcam, powiecie, a nie jest to prawdą, bo raporty, materiały, strona testowa. Może na stronie testowej będzie więcej tego, bo tu mamy stronę testową na tym tonerze, słuchajcie, czarnym i niebieskim starym. Tak, dobrze? Nie, to jest na starym. To jest na starym, to jest na świeżo. Czyli bez żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o niebieski, który sypał, ale czarny, on nie jest do końca taki fajny. Widzicie? Albo nie widzicie? Porównamy sobie na tym. Ja widzę już doskonale tę różnicę z daleka, że jest mocny. Nie ma czegoś takiego, jak po środku nie nakłada tego czarnego, a przy wydrukowa pełnokolorowej, przy pełnej barwie czarnej, przy liście przechodzą przykładowo, bo tu klient mi mówił, że on listy drukuje, to jest kłopot, bo tu widać adekwatnie, że jedna strona nie równa się drugiej. No i zobaczcie teraz. Tu to, co jest pokryte czarną barwą, a tu czarną barwą. Jest adekwatnie dużo jaśniejsza. Jest to typowa ustawka. O, dobra, to teraz sobie zobaczcie. Stary toner czarny. Nie? Ten stary, to znaczy ten, który był zainstalowany i który podłożyłem teraz. Czy jest ta różnica widoczna? No zgadza się, że jest. Jest to całkowicie inaczej. Czyli mamy problem rozgryziony z jakością wydruku i tutaj idealnie to wyszło, jeżeli chodzi właśnie o tą drukarkę. Zobaczymy jeszcze w raportach, czy coś tu ciekawego jest, strona testowa. Książka, faksy, tak jak standardowo w każdej drukarce. Co pozostało mi w tym urządzeniu? W tym urządzeniu pozostało mi odkurzenie go po całości. Jakość wydruku, uprałem się z jakością wydruku, czyli będzie ok. Jak je sprawdzić pod komputerem i możliwość funkcjonowania ADF-a i to wszystko. Natomiast tutaj adekwatnie kaseta cyjanowa i kaseta black, czyli czarna i niebieska do wymiany. W tym przypadku niestety 300 zł będzie to koszt wymiany tych elementów. Natomiast konserwacja, sprawdzę ile dokładnie czasów to zainwestuje. Print World Sklep to była reklama, tam macie materiał eksploatacyjny. Bardzo dziękuję za Wasz czas i za to, że jesteście. Subskrybujcie nasze dwa kanały, ten i również DJ Aros. Dziękuję za atencję, dziękuję, cześć, do zobaczenia, hej!